Siema wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jestem aktualnie skatowany po nocce tutaj nad Odrą. Chciałem pokazać swojemu sąsiadowi, znanemu tutaj z wkręcenia filmików we Wrocławiu, Siwemu, jedną miejscówkę. Tak dziwnie teraz nagrywam właśnie dlatego, żeby jej nie ujawnić, żeby jej nie sprzedać. Jest to miejscówka znana, lubiana przez wrocławskie tutaj ekipy wędkarskie, więc zapraszam na film. Jak mówię, nie ma co robić, to mówię, zobaczę co tam z moją zanętą, bo czekam na chłopaków, na decyzję. Tutaj wybrałem już miejscówkę, ale nie chcę się rozkładać, bo nie wiem, czy mi się spodoba. Właściwie to jest jedyna taka większa. No i taki chciałem wam pokazać dodatek. Zmielony mak, czy coś takiego. TTX drobny, fajny, firmy Match Pro. Niby to jest taka po prostu gruba frakcja, co tego, co utrzymuje ryby w łowisku. Zobaczymy, chcę to dzisiaj przetestować wam. Mówię, pokażę, jak to wygląda ciekawie. Tego. I wreszcie jesteśmy w komplecie, tutaj Siwy dojechał, czekamy na jego kolegów. Kurde, siema. Siemano. Nie widać, nie widać, ale... No, ale... Rozkładamy się, bo ciemno się robi, nie? Zaczyna się robić ciemno i będziemy tutaj sobie zanęcać powoli, bo dochodzi właśnie zmrok. Tak jest. Podoba się miejscóweczka? Nie no, jest mega klimat, mega. Super. Cieszę się. Byleby były ryby, będzie git. Piana? Taki leszczyk. Nieduży, trzeci już, słabe brania są ogólnie i no nie wiem, na razie siedzimy. Następny taki już trochę większy, no, leszczyk, o, już taki trochę większy. Tym razem taki leszczyk, coraz większa, o. To już koło ponad 35 na pewno. No, a ja będę się spowiadał w starostwie gdzieś tam powiatowym, czy gdzie to będzie, że ja mam kartę wędkarską w ogóle, nie? Bartek ciągnie lepszą rybę. Tak nam się wydaje, nie? No, taki w porządku. Kurczę, nic nie widać. No, taka 50 chyba będzie, nie? Nie wiem. No, elegancko. Fajne. Zadowolony? Wreszcie coś grubszego, może się polepszy passa. Przepraszamy za jakość, ale wiadomo jak to w nocy, nie? No. Siwy ma rybkę jakąś. Mówi, że lepszą. Na pletkę, słyszę. Tak, strzałówka, no. O, ładny. Fakt. Ładny, ładny, no. Dawaj, podbierak. Podbierzesz sobie, czy ja cię mam podebrać? Możesz mi podebrać. No, dawaj. Ładny, ło. Kurwa, dawaj go. Jest. Powiem ci, weź go za wyciągaj, bo boję się, że mi wypadnie. Masz taką jakąś płytką tą chochlę. Ale grubasek. Fajny. Plus 55 spokojnie. I co? Jak się czujesz? Opowiedz coś. Nogi mi się trzęsą. Mów. Nogi mi się trzęsą. Warto było wreszcie? Warto wreszcie było. Przyznasz mi tą rację? Przyznam ci tą rację. Więc mnie nie denerwuj. Łe, piękny. Z 3 kilo ma. Twój rekord chyba, co? Mam 54 cm rekord. No to będzie większy. Dobra, poradzę sobie. Dobra. No. Dawaj, dawaj, mierzymy go tego. Bo ty nie masz siatki, to chyba będzie go puszczał, nie? Tak. Ale ładny. No brawo ty.
50, 7, 8, 9, 60, 60. 61, przypuśćmy. 61. No pięknie. Siwy. Dziękuję. No i wreszcie usłyszałem to słowo magiczne. Ta-dam, 60. Mam nadzieję, że się cieszysz. Cieszysz się? Mega. Mój rekord. Dziękuję, że mnie tu zabrałeś. Feder Fanatics. Dzięki, spoko. Patrzcie, 3600 minus podbierak. To jest 3400. Wow, wow, wow. Co tu się dzieje? Rybka. Tak go wrzucę, dobra? No, tak leciutko. I poszedł. Poszedł w super kondycji, nie wypłynął elegancko. Tak jest. Feder Fanatics, dziękuję. Siwy, coś grubszego. No fajnie, fajnie, powiem ci. Są emocje. Nie wiem, czy to wydać, czy wiesz? Co ci to tak on poszedł? No poszedł właśnie. O chłopie, teraz to już Rybie. Chyba poszedł całkiem. Puścił? A jest ryba? Jest. Dobrze. To walcz, jak lew. Bo widzę, że idzie ci ostro. Chyba, że nie wiem, może nie obchodź już chuj, nie zdążysz. Może obaj, ty, idź tu, szybko, idź. Obejdziesz to. Dawaj, bo ładna ryba. Kasuj luz. Dobra. Super. Czekaj, ja pójdę po podbierach, bo to coś ładnego. Dobra. Jesteśmy w domu prawie. Nie napała. Albo za kapotę poszedł? Wiesz o co chodzi? Ale ci wyciąga, chłopie. Jak to jest lecz, to jest... To nie wiem jaki jest, ale duży. Pod nami teraz, tak? Mhm. Ło, fajnie. Brzana. Rzeczywiście, ale ona idzie. Ale mała. Dobra, dawaj. Dawaj. Ło, ale cię zazdroszczę, chłop. Kurwa, poszła. Poszła? No. Nie. Yeah. No. A u mnie cały czas takie. Praktycznie. Trochę mniejsze, trochę większe. Non stop ten sam wymiar. Nic większego. Bartek ciągnie rybę po dłuższym przestoju. Ludzie się trochę już tu pozmywali, bo mieli chyba dosyć. A my twardo jest po północy. No ale ryb... Ale branie takie atomowe, że... No czasem tak jest. Jak wiesz, jakiś tam hol mamy nagrany. Czasem i uklejka potrafi fajnie wziąć, nie? No. A to taki o... Zwykły. 30 paro. No, centymetry. Ale jest, rybka cieszy. No pewnie. No i git. Namielone? Tak? Nie, no na zbiorówkę po prostu. Czy dla kota? Na zbiorówkę. Nie wiem, kot. Ciągnie chyba brzanę. Mi się przed chwilą zerwała przy samym podbieraku, z 60 cm miała. Niestety przypon 0,12 nie wytrzymał. Branie atomowe było, nie? Gdzie masz podbierak? Mam, dobra, ja sobie poradzę. Dobra. Może, bo ona może jeszcze odjazd zrobić. Ła, to leszek. Leszek? Nie brzana. Leszek. A leszek? Ładny. Jaki tu masz przypon? No mały.
Kurde, jakiś silny, powiem ci. No czasem taki. Ręka boli. No brawo, jest. Fajnie. Fajnie, że to się udało. No. O, jest kulacek. Powiem ci tak... Miarkę pod ręką, czy coś? Mam pewnie. 56. No, ale już... Taki z 2-2,5 kilo może mieć, nie? No. Tłuściutki. Patrz, jak się ładnie zapiął za górną walkę. No. Zrób parę fotek jeszcze tam, wiesz. A jako, że Siwy jest moim sąsiadem i generalnie promuje przyjaźń międzysąsiedzką, to polecam wejście na jego kanał Siwy Feder, tak? Tak. Na YouTube i oglądnijcie, jest dużo filmów, naprawdę trochę jest materiału do obczajenia. No, ktoś ostatnio mi napisał, że powinno się to nazywać Łysy Feder, nie? No bo już nie mam włosów. No. Okej, sytuacja jest następująca, Siwy już się zawija, niestety musi wracać do domu. I takie zapytanie, jak ci się podobało tutaj na tym miejscu, wiesz, co ci pokazałem? No super elegancko, jestem ci bardzo wdzięczny, że można było się tu i spotkać i fajnie też połowić. Może nie było dużo ogromnych ryb, ale coś tam wpadło i na pewno można być zadowolonym. Kolejne nowe, fajne doświadczenie, prawda? Rekord twój personalny. Tak, 61 cm, lesz 3,40 kg deko. Fajna no i... brzana zerwana. Przed podbierakiem, ale jeszcze przyjdzie kiedyś. Jeszcze takich dwóch grubaski ponad 50 ci wpadły, nie? Tak, z godzinę temu wpadły. No, także myślę, że mogło się podobać tutaj. Ja też parę rybek, dużo drobnego i średniego leszcza. No. Dzisiaj trochę walczyliśmy z uciągiem tak naprawdę, bo odrzucaliśmy daleko i wszystko nam ściągało i dopiero musieliśmy ustawić się na 20 metrze i 50 z kolcami dopiero się zatrzymała, nie? No ja bez kolców jechałem właśnie. Tak? Bez? No. No dobra, ja zostaję jeszcze ten, coś tam nagram później za jasnego już. No. Pozdro. Pozdro. Z zaskoczenia jeszcze, już za dnia taki, trochę większy, jak te nocne. Ponad 50 cm. Wziął na pęczek białych. Także, no niestety nie wiem już kto nagrać, bo się wypojechał. Więc mówię, chociaż coś takiego nagram. Chyba sygnał końcowy, coś tak czuję, bo zaczęły brać właśnie takiej wielkości ryby, a gdy tylko zaczyna się jasno, to tak po prostu się dzieje i większe już się nie da złapać za bardzo. No ciężko o większą rybę, więc chyba się będę powoli zwijał. Słuchajcie, pora na jakieś tam podsumowanie po prostu tego wyjazdu. Myślę, że wyjazd wyszedł na plus. Ja jestem zadowolony przynajmniej. No miało być grubiej w moich wyobrażeniach, ale było i tak ok. Leszcze mi weszły fajnie w zanętę. Po prostu poezja. Cały czas miałem brania przez całą noc. Odkąd się ściemniło, praktycznie ja się nie nudziłem. Złapałem ponad myślę, no 16 kilo to na pewno ryb. Tym trzy takie bonusiki plus bodajże tam 48 największy 57 centymetrów. Siwy złapał 61 swojego rekorda, urwał brzanę. Ja też urwałem jakąś lokomotywę, bo tylko zdążyłem popatrzeć, jak wyjeżdża po prostu plecionka z kołowrotka na hamulcu. Dziś przez 15 sekund pod prąd szła ryba, potem chwilę z prądem i niestety przypon 0,16 strzelił jak nitka. Także wyjazd bardzo, bardzo pozytywnie na plus. Łowiłem na grubo, dużo mięsa w środku i ciemna zanęta. Ciemna, tym razem ciemna, bo zawsze jest na jaśniejsze albo na czerwone. Teraz ciemna, taka raczej wiosenna się w 100% sprawdziła. Dodatki też bardzo proste, między innymi kukurydza ze zwykłej puszki, może takie nietypowe, może
zbyt banalne lub też jakieś tam mało zbiornikowe, że tak powiem, dziadkowe, ale w tym roku to stosuję i jak jest ryba, to fajnie ją się utrzymuje dzięki tej kukurydzy. Poza tym myślę, że przypuśćmy, Marcin też jest zadowolony, chociaż wcześniej się tam gdzieś zwinął w nocy już, ale bardzo mu się podobało. Zresztą on też swój film nakręci, także będziecie mogli sobie zobaczyć dla porównania jego osiągnięcia jakieś tam, nie? Także Only Pure Fishing, Feather Fanatics, pozdrowienia!